Witamy serdecznie na Aktorskim, w którym będziecie aktorami oraz nie tylko aktorami. Ostatecznie konkurs aktorski jest bardzo fajny. Polega on na tym, że odgrywacie rolę. Zasady są proste. Mówicie numer, my wam bierzemy z tego numeru pytanie. Odegranie scenki z jedną osobą z nas. A więc tak, mamy scenkę następującą. Biorą w nim udział dwie osoby. Jedna to jest mistrz Katowski, taki dowcipniś, oraz jego ofiara. No i mistrz Katowski pokazuje ofiarze wszystkie rzeczy, które będzie miał przyjemność poznawać na sobie sam. Witamy sprawnie, szybko i na temat, krótko za uszami. Ciach! Nie, to na razie, jeszcze nie, to pytam się, bo klient nasz pan, prawda? Nie! Może depilacja woskiem? Nie, to od domu. Nie! Nie, niekoniecznie. A może przycinanie paznokietków? Nie. Z palcami. Nie, nic zrobię, pani puść mnie. Nie, nasz pan musi być zadowolony przede wszystkim. Więc zrobimy tak. Może poprawimy nosek, bo widzę, że tutaj taki garbaty, szyby. Naprostujemy. Puść mnie, panie. A puścić do wody, ja to rozumiem, do wody podtopić, raz, dwa, świeże obciąż, ubranko. Obciąż! Na statkach pirackich piraci dostawali skarby, większy przydział skarbów za to, co stracą w bitwie. W walce. A wy jesteście takimi dwoma lamusami, którzy chcecie coś odciąć od tak, żeby generalnie dostać trochę więcej przydziału. No. Więc lecimy. Ciężkie to rzucić pirata. Ała. Zdrowie już nie to. Pieniążków nie ma. A trzeba by się czegoś napić. Słuchaj. Nie masz jakiegoś innego wrażenia, że jesteśmy lamusami? W sensie, zawsze za późno, jesteśmy w bitwie, nigdy nie dostajemy tej kasy, w ogóle... Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, mogłem zostać księdzem w sumie, więc no... No nie, co jednego. Z drugiej strony łatwe życie. Ale jednak kasa by się przydała. Słuchaj, a gdyby sobie tak coś uciąć? Była taka historia o takich trzech piratach. Jeden był taki mały, krępy, z brudą. Drugi był taki wyższy, z uszami. A trzeci był taki duży. I jak to... Ten z uszami to chyba na tamtym statku bywa, co w porcie byliśmy ostatnio, co na bilatyka była. To ten? Tak, właśnie. Ten, tak? No, strasznie dziwny człowiek. Straszny koleś, po prostu. Opowiadał mi kiedyś coś takiego. On sobie uciął te uszy. No. I wyobraź sobie, że dostał od kapitana tyle kasy, że mu starczyło na rum i na dziewiątkę. Na rok! Wow! To ty mam się coś odciąć i się podzielimy? Ale no... Tak właśnie myślę, chociaż... Wiesz to, ten drugi, ten taki wielki. No. A nie, ten był później. Ten taki mil, z brodą. No. Krwawo brody go wołali. Jak on sobie uciął tą brodę, to też mu zapłaci, bo nierozpoznawalny, rozumiesz? No nie ten wach, już bez brody to całkiem. To może dlatego... Ja nie mam brody, ty nie masz brody i nam nie wychodzi. Może ty zapłacimy brodę, a zamiast coś odcinać, nie? Odcinać sobie. Z drugiej strony, pamiętam, że teraz ten największy, tak? Teraz łapię, co mi się zrobić? Nie wiem, co sobie wybrałem. No rękę może. Ale nie wiem, rękę, dobra. Ale za co nie wiem, z tej kasy można dostać. Co jest takiego, co straci męż...
Ale wiesz, no właśnie, ale ten trzeci. Bo ten trzeci, to taki wielki. No i tu się zaczyna problem, bo on sobie uciął... Powiedzmy, że żadna dziewka już nie zazna. O, stary, wyluzuj! O nie! A wiesz za co to? Nie! Wiesz za co są pieniądze? Nie. Za polskie stopie. Są dwie postacie. Jest pirat drogowy, taki fajny cwaniaczek, wiecie, jeździ sobie, zarywa laski, zimny łokieć i w ogóle. No i jechać z taką super blondyną, czy tam po prostu super czarnurką, jechać gdzieś, wiesz, tam po prostu mijałeś się, wiesz, generalnie, wiesz, goniłeś za jej samochodem, mijałeś się, wiesz, na szerokość świata, przekazywałeś jakieś dżolo. Nagle widzisz, kiedy widzisz, że ona, wiesz, zajeżdża na bok, ty tam też podjeżdżasz, żeby zarwać, wychodzisz, a tu, kurczę, widzisz, że to po prostu przyjemna pani policja. Cześć, ma? Dzień dobry. Dokumenty i prawo jazdy, proszę. Teraz. Ja wyjdę do pana. A czy pani, wie pani co, ja tutaj gdzieś mam, na pewno. A co, zaszukuję ten? No, dopuściłby się pan kilkunastu wykroczeń. A bo to wie pani, bo tu licznik mi tu nie działa, no zepsuło się. Ma pani sprawny samochód, proszę tym bardziej dokumenty wozu. A bo to zepsuło się mi 5 minut temu, no nie zdążyłem do mechanika, jechałem w pieszeń, nie chciałem. Dokument rozum, proszę. Gdzieś tutaj są. Wykradzione samochody. No przegląd techniczny na pan ważny. Sprawdzę pana, tam powoli sprawdzę pana w wodzie. Ej, chłopaki, jest jakiś koleś, który przez pół miasta jeździł i generalnie kilka razy wykroczeń zrobił pracę. Numer, proszę mi przeszkadzać. Numer prawo jazdy BT47485. Samochód mam duży, co innego też. No to ja się może Czy pan usiłuje obrazić funkcjonariusza policji? Przepraszam bardzo, czy mnie się dobrze rozumie? Ja tylko próbuję lekko łapówkę wcisnąć. Łapówkę? Podziękowanie. Podziękowanie. Tak. Dobrze. W takim razie proszę za chwilę poczekać. Ej, chłopaki, mam takiegoś choraka, którego trzeba wsadzić do baki właśnie, bo mi wcisnąć łapówkę i w ogóle no przyjdźcie tutaj, bo no, a bo dobra, ja dam radę. Proszę tutaj stanąć przy samochodzie, rozłożyć ręce na matce. To już tak ja, tak? Bardzo mi przykro, naprawdę. Za dużo porno, prawda? Wyrwa pan kiedyś kobietę? Czy tak pan jest w miejsce? Dobrze. Zapraszam do radiować razem ze mną, tak? Proszę. Nie? Proszę wziąć z tyłu, tak? Jest pan aresztowany za usiłowanie obrażenia policji. Ma pan prawo zachować milczenie. Proszę pana, to naprawdę mi schledzie, jest mi bardzo miło, ale zadałem się, czy nie odbić pana... bankomat. Może... dmuchnąć. Ale przecież to się rozwali po tym, ile wypiłem. Z tego, co widział mnie pan dmuchać, przedmuchnąć, tak? Dobrze. Nie ma pan alkoholu we krwi, czy może pan posiada jakieś dokumenty inne, które... Czy pan jest... Może być karta biblioteczna? Dobrze, proszę usiąść do samochodu, jest pan aresztowany, dostaje pan mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych. Proszę nie dyskutować ze mną i radzę skończyć z tymi żartami, jasne? Pogadam z tatą, to pani wyleci. O, zobaczymy, dobra. Halo, komenda. Są dwie osoby. Barman i taki zbyt pijany klient. Przychodzi i zaczyna mówić mu o swoich smutkach. Czy też barmana, czy też klienta? Klienta. Zbyt pijany. Pusto tu. Co podać? Co podać? Dobry! Podać coś? Dobry.
Dzień dobry. Dobry. Cieszę się, że bardzo się podobało, tak? Co panie słychać? Dobrze tu, a udar się kręci. Dobrze. A to pan taki jakiś tak niewyraźny? Jest. A widzi pani tu kogokolwiek wyraźnego? No, zresztą pana widzę podwójnie nawet. No chyba nie zbyt wyraźnie, to prawda. Czy coś panie, tak. A co pana? Jak pani widzi butelek? Ja nie widzę panie, ja... panie, nie, czy ja wyglądam na sokoła? Na sokoła? Milenie, no na gdzie. Mamy wódkę, O, pani... o, o! Ale, o, proszę tak. Pani... Niech pani wstanie, niech pani wstaje. Co pani tutaj robi? Proszę wstawać, szybko. A panie, pan mi nie będziesz mówił, co ja mam robić, tak? Ja dobrze wiem, co ja mam robić. Jak pani chce. Panie, to wódkę pan daje. Albo nie, a nie, a nie, nie. Rumę nie, wróć. Co pana? Wódkę, rum. I piwo. To proszę zlać i to, i to, i to, i tamto. Albo. Mamy i to, i to, i to. Tam to proszę i to, i to, i tamten. I to, i to. I dobrze. Proszę bardzo. Coś się. Bo. Ja tak tutaj. Jeden łyk, a już mi krzyży. Mi na duszy oczy się ustarzą, krew mi się burzy. Choć po ramię skrzydeł brak. Co, źle śpiewam? Nie damy rady, jak to dobra. Nie, 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 to tak pusto, jak widzi pani. Dobra, bo dalej pan jeszcze, szefie. Teraz szefie tak. A my już tu sprzątamy, a my tu chcielibyśmy posprzątać, no to tak pusto. I myśleliśmy, żeby wyjść do domu. A pan masz jakiś problem? No, nie. Masz pan jakiś problem? No to chyba weź się pan napij. Weź pan, ja stawiam, weź się pan napije ze mną. Co, tak bruda szafcik, co? Nie, 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 może jednak nie, proszę. Okej, 2 minuty, dobrze. Proszę się napić. Ale pan, bruda szafcik ze mną, co? Ja się przytrzymam, pan, nie, panie, weźmie pan, przytrzymam pan, co? Tak. Jest ze swój chłop, kurde, taki pan, tutaj łań zjada pan, jest chłop. Rzucił mnie! Siedzi sobie ojciec goblin, przychodzi do niego jego dziecko, małe goblinionko. Widzi goblina, skąd się biorą dzieci? Ego! Tato! Ego! Ale tato! Znalazłeś to błoto! A to ja coś słyszałam. A to dziwne, bo ci uszy wytargałem wczoraj. Ale tato, bo ja mogę się coś spytać? A musisz? Muszę. Muszę. Tato, skąd ja się tu wzięła? Przyszłaś i siedzisz. A ja zawsze byłam taka duża? Taka wielka gęba teraz do wykarmienia nie. Nie byłaś mniejsza. Można cię było. Można było na ciebie, dzięki tobie na szczury polować. A co było, jak byłam jeszcze mniejsza? To byłaś jeszcze mniejsza. A gdzie byłam, zanim byłam? No, nigdzie. Coś ty za dużo myślisz. Ostatnio. Bo ja mam takich kolegów i oni mi dużo opowiadali. I tato, ja mam pytanie, skąd ja się tu wzięłam na ziemi? Matki tutaj. Ale mama powiedziała, że mam przyjść do ciebie. Prędna jędza.
No wiesz, znalazłaś się tu, bo tak skupcy cię przywieźli, to cię przygarnąłem. A jak się znalazłam u nich? Nie wiem, co to ja wszystko mam wiedzieć od razu. A ty jest taki mądry. Tata, ja chcę wiedzieć. A po co chcesz wiedzieć? Kąd ja tu jestem? Muszę wiedzieć. Po co? Bo się ze mnie dzieci śmieją, że ja nie wiem. Tato! Z kapusty, jesteś taka zielona, to z kapusty rosłaś. Nie patrz! Nie patrz, dziecko! Jo! Masz kość! Żrej kość! Tylko nie patrz! Wojtek, kurwa, co chodzi?